No i jeszcze o liderze Konfederacji, żebyśmy przypomnieli sobie, bo ja, proszę Państwa, ja pamiętam te czasy. Zapomniałem, ale pamiętam. Dziś Konfederacja to nie jest ta Konfederacja. Dziś Konfederacja bardziej przypomina DIP. Ale jak się zachowa? No to wiemy. Tak jak pan Wippler nam pokazał, tak? Ciągle będą inaczej robili, inaczej mówili. Bo się sytuacja zmienia, bo oni dojrzewają, tak? Tak jak pan Piech mówi. No byłem w Platformie Obywatelskiej, ale dojrzewałem wtedy i się uczyłem. No, proszę Państwa, no tak nam będą mówić. Ale mimo wszystko nie chwalą się tymi informacjami, tym swoim życiorysem. Dopiero jak wyjdzie, to mówią, tak, oczywiście, ja tego nie ukrywam, tak? Pan Mentzen jeszcze przed kursami wysławiania się, prowadzenia retoryki. Pan Mentzen w swoich wizjach, typowych korwinizmach, mówi nam, że nie powinno być państwowej służby zdrowia, że to wszystko powinno być prywatne. Wszystko powinno być prywatne. Pewne rzeczy ewentualnie nie. Proszę Państwa, zapamiętajcie, bo to jest prawdziwy pan Mentzen. A dziś, kopiując narrację zdroworozsądkową z ruchu dobrobytu i pokoju, to jest tylko na czas kampanii wyborczej. Głowa mała, co wtedy wygadywał pan Mentzen? W moim idealnym świecie oczywiście istnieje państwo. To jest idealny jego świat, gdzieś tam w jego głowie. No, które się zajmuje pilnowaniem porządku. Sądy, załóżmy, utrzymuje. Służba zdrowia nie musi być absolutnie państwowa, powinna być prywatna. Co więcej, nie powinna być, uważam, regulowana przez państwo. Mój brat dobre kilkanaście lat temu, jak był u mojej babci na wakacjach, to złamał rękę. Albo ją sobie nie pamiętał. Coś z nią złego zrobił. Gdybyśmy byli wtedy w mieście, by trafił do szpitala, miałby może jakąś operację, trafiłaby ta ręka w gips. Ale moja babcia zaprosiła mojego brata, czy zaprosiła, wzięła go do jakiejś wiejskiej baby. Jego babcia wzięła brata Mentzena, to jest ten od żenienia bitcoinów, tak? To jest ten od inwestycji różnego rodzaju, na przykład w ten system giełdowy światowy. Babcia zabrała go do baby. Jego babcia, a cudza to baba. A ja nie mówię tego bez powodu. Zaraz Państwu zdradzę historię z mojego życia, aczkolwiek jak Państwo jesteście od 2015, ja prawie cały swój życiorys opowiadałem, o tym też mówiłem. Która w tym miasteczku od dziesiątek lat leczyła ręce. Ta baba wzięła tą rękę mojego brata, coś tam ponaciskała i ręka zaczęła działać. Ja nie wiem jak, czary to na pewno nie były, po prostu ta kobieta od pokoleń uczona, jedna baba uczyła drugą babę. Baby uczyły baby, na szczęście są dobre babcie, które do bab zaprowadzają. Proszę Państwa, moja babcia kiedyś właśnie takimi rzeczami się zajmowała. Całe swoje życie, z całej Polski do niej ludzi sprowadzano. Janina Sowińska z Lubienia Kujawskiego, to ze strony mojej matki. Tam, panie Mentzen, w tej miejscowości był lekarz. Mimo, że był lekarz, to i tak do mojej babci ludzie z całej Polski, dzieci, głównie dzieci były zwożone. Byłem wtedy mały, ja tego nie rozumiałem. Jak się dziecko przełamało, to ona tam je nastawiała. Za darmo, za darmo. I kiedyś lekarz, nomen omen kufel, panie Mentzen, został wezwany, bo babcia umierała. Lekarz kufel stwierdził agonię i sobie poszedł. Moja babcia, i byłem w tym momencie, przeżyła agonię. Pamiętam, jak się zerwała z tego łóżka i od tego momentu nie widziała. Straciła wzrok. Dziwna bardzo sytuacja. Ale później, jako ta niewidoma, już starsza pani, i tak tym dzieciom pomagała. A pan to nazywasz babą. Bo pan to ma babcie. A to są baby. Baby to są. A dalsza wypowiedź jeszcze bardziej skandaliczna, plująca na lekarzy. Potrafiła naprawiać ręce. Kiedyś tak było.
No, mamy wykopaliska archeologiczne, gdzie w XI wieku ludzie robili trepanację czaszki. No, mamy te czaszki, które są tam lekko zasklepione, spytać się antropologa, czy tak było. No tak było. No. Nasza obecna nauka nie potrafi wytłumaczyć, jak oni to... Jak pan się tak mocno zechlasz i uderzysz się w łeb, jak to by pan powiedział, to jestem ciekaw, czy pójdziesz pan do lekarza, do chirurga, czy pójdziesz pan do jakiegoś dziada, żeby panu czaszkę otworzył? Zrobili, ale oni to robili. Ten wolny rynek jakoś działał. Mieliśmy przez długie wieki równolegle tą medycynę uniwersytecką i taką medycynę ludową. I ona, nie wiem, która z nich działała lepiej. Wydaje mi się, że ta ludowa mogła działać lepiej. I jestem głęboko przekonany, że gdyby pozwolić leczyć ludzi każdemu, a nie tylko komuś, kto poszedł na uniwersytet, to wielu ludzi byłoby zdrowych, którzy tak... Proszę Państwa, nie powinni ludzie kończyć studiów medycznych, powinni po prostu mieć prawo do wykonywania zawodu lekarza. Kto za? No przecież to są jakieś herezje. To jest, proszę Państwa, to są poglądy ponoć wolnościowe. Ze zdrowymi nie są. To odnośnie służby zdrowia. Policja... Bo męceny i... Inni fachowcy tym zarządzają. Pozwalają obcemu kapitałowi, panie Mencen, zdobywać mnóstwo pieniędzy, a później nie ma na medycynę, czego pan nie rozumie. Dlatego medycyna w innych krajach działa lepiej, bo tam się dba o pieniądz, tam się dba o lokalny biznes. Tam nie ma równego, wolnego rynku. To nie jest, panie Mencen, przypadek, że Volkswagen inwestuje w Stanach Zjednoczonych, i nagle dostaje kary, jakieś tam miliardy dolarów za błędne dane odnośnie spalania. To nie jest przypadek. Biznes obcy w porządnych krajach ma bardzo pod górkę i nie jest w stanie tak drenować kraju. A wy jako Konfederacja mówicie, że to nie ma żadnego znaczenia. A potem mówicie, system jest zły, bo zarządzają tym systemem wcześniej Balcerowicze, dziś będą Menceny. Wychowankowie Balcerowiczów, protegowani Balcerowiczów. Dlatego ten system jest niewydolny, ale nie dlatego, że jest państwowy i dlatego, że są studia i dyplom lekarza medycyny. Panie, czy pan, prostych pojęć pan nie rozumie? Może być, znaczy zapewnianie bezpieczeństwa może być częściowo prywatne, ale a to się można ubezpieczyć. Jeżeli na przykład ktoś kupuje sobie Porsche za 1 000 000 zł, to je ubezpiecza, żeby mu go nie skasowali, tak? To może się od raka mózgu ubezpieczyć, co za problem. Tak, od raka mózgu się ubezpieczycie i będziecie mieli pieniądze na leczenie. To jest, proszę Państwa, szkoła Mencena, czyli szkoła Balcerowicza.